wyjeżdżamy i jedziemy na lotnisko w Warszawie. I jak się czujesz? Super. Bo pierwszy raz będziemy lecieć samolotem, bo ani ja, ani Martynka nigdy nie leciałeś, prawda? I jeszcze idź na moje okularki. Ja mam takie same. Ale to są moje akurat, nie twoje. Tak, nawrzucić albo... Okej, okay. No ja przed chwilą weszłam z kamerą. A to z kim wygadacie? Z kamerą. A, cześć. I w ogóle dzisiaj byliśmy u fryzjera i obcięliśmy włosy. I u Martyny w sumie za bardzo tego nie widać, bo... Obcięłam jakieś 2 cm. No, jakieś 2 cm obcięłam. Ja obcięłam, nie wiem, kilkanaście i widać, ale się cieszę. No, ślicznie wyglądasz. Dzięki. No i w ogóle jest nas dużo w samochodzie, bo jest tata, tutaj będzie za chwilę dziadek, to jest mama, Martynka i ja, a tam z tyłu są walizki. Samochód będzie zajęty, tylko że tam jeszcze można wyjąć sobie fotele. No, także to tyle. I jest godzina 14:44. I mamy lot o 19:00, więc do Warszawy mamy jakieś 2 godziny, musimy mieć 2 godziny przed, więc chyba zdążymy. Właśnie jesteśmy na lotnisku, oddaliśmy już bagaże i teraz czekamy 2 godziny. Także życzę się powodzenia. Idziemy na kawusie. O, i właśnie idziemy na kawusie do Kost Cafe. Właśnie jesteśmy w Koście i... Na twarzy i cieperzy. Nie no dobra, przepraszam, bo będą pisali, że jestem niemiła dla siostry. Jesteś super. Naprawdę super jesteś. Martynka zamówiła sobie rurkę, moi rodzice tam zamówili sobie jakąś kawę. Ja nie zamówiłam nic. Jestem taka fit girl i w ogóle... Nie, tak serio, bo po prostu nie jestem głodna. I Martynka zaczęła panikować. Ona prawie się popłakała przed chwilą, a ja miałam siedzieć przy oknie, ale wreszcie ja siedzę przy oknie. Ale zasuń! Biting my nails, running my feet against the carpet, trying to inhale so I can float instead of falling. I'm running scared, feeling like a moving target. Before I turn to nothing. Gravity, please let go of me. 23:40. Ja znalazłam 2 złote. Czasu tureckiego. Martyna znalazła... Jakie 2 złote? 2 turki. 2 turki. Tak. Nie wiem, jak się mówi. Nie, nawet nie liry, to jakieś drobne. No to jakieś 2 drobne liry. I już jesteśmy w autokarze, bo teraz autokar nas zawiezie do hotelu i jesteśmy pierwsi w autokarze. Oddaliśmy już walizki do autokaru. I wiecie co, ja jestem zła. Dlatego, bo chciałabym iść na tyle, bo na tyle wiecie. Na autokarze na tyle zawsze siedzi sama Elita, a moi rodzice. Nie, nie. Musimy iść z przodu i wiecie co, siedzimy na samym przodzie, także pozdrawiam. Tak cieniasy. No, no, po kamerę zabierzemy. No radera, dziękuję, do widzenia, kocham was, mama, pa! Hejka, my już jesteśmy w pokoju i powiem wam, że droga była strasznie męcząca, nawet nie wiem, która jest godzina, ale pewnie no około 2:00. I jeżeli chodzi o nasz pokój, to tutaj są drzwi. A tutaj jest taka ładna szafa, która bardzo mi się podoba. Dalej tutaj jest łazienka. Tu jestem ja. Jest umywalka. Jest suszarka prestiżowo. Kibelek. Nic, ale duży jest. Dobra, dalej. Idę. I pokój wygląda tak. Tu jest Martynka i tu jest małe łóżko dla Bobasa. Tu jest jedno łóżko, na którym będzie spała Martyna. Tam jest łóżko rodziców, a tam jest moje. I tam jest klimatyzacja, więc mam nad klimatyzacją, więc dobrze. Tutaj jest jakaś tam komoda. Tutaj jest telewizor. Tutaj też jakaś tam komoda. A nie, to nie jest zwykła komoda, moi drodzy, nie. To jest lodówka i w lodówce są wody. Znaczy było 5 wód i 5 soczków, ale już tak trochę... No właśnie, tak trochę rodzice wzięli, ja wzięłam wodę. I tutaj w ogóle jest taka fajna toaletka jakby, nie wiem jak to nazwać, ale tak jakby toaletka. I tu jest takie wielkie coś. I jeszcze jest fotel. Się wychodzi i się tak fajnie rozsuwa te drzwi. I mamy na parterze balkon. Ale ogólnie jest taki super klimat, powiem wam. Naprawdę widok jest super. O, tam idzie moja mama. Cześć mamo, cześć mama! Mamo! Mamo! Mamo!
Jest godzina 2:03. Hejołka wszystkim! Witam was w kolejnym vlogu z Turcji i powiem wam, że w sumie nie wiem, czy te vlogi połączę, czy będą oddzielnie, ale wydaje mi się, że jakoś je złączę, ale to jeszcze zobaczymy. I powiem wam, że ja wyglądam masakrycznie, bo ja już nawet w ogóle nie maluję się w ogóle, bo jest tak duszno, w pokoju jest tak strasznie duszno, że to jest masakra. A co się dzieje na dworze, to naprawdę ja się boję, że mi kamera zaparuje, bo jest tak gorąco. Jak w saunie, serio, jak w saunie. I w ogóle odkryłyśmy, bo wcześniej tego nie zauważyłyśmy, że tutaj, tak od tutaj, mamy basen, więc fajnie, mamy bardzo blisko, ale jeszcze inne baseny, bo tutaj jest taki zwykły basen, ale jeszcze mamy dodatkowo akwaparki ze zjeżdżalniami tam dalej. I taki super skręconymi. Tak, z takim, w ogóle bardzo dużo jest, na pewno wam coś nagram, bo wzięłam wodoodporną obudowę i w ogóle nie zabrali nam jeszcze tego łóżka, więc muszą nam zabrać to łóżko. I jeżeli chodzi o mój outfit, to mam spodenki z New Yorkera i koszulkę z New Yorkera. A Martynka, co masz? Też pokażesz swój outfit. Ładny jest. Ogólnie to zobaczcie, mamy gościa na balkonie. Zobaczcie, jaki słodziak. Jej, Juliu, uroczy jest ten kociak. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Justin, stay there. Hi, Olivia. Hi, Justyna. Hey, Adrian. I tam jest jeszcze jeden, który sobie poszedł. Zobaczcie, o! Hejka, ogólnie to Martynka jest teraz w łazience i jak wyjdzie, to dam jej prezent urodzinowy, bo właśnie dzisiaj ma urodzinki. Także pokażę wam, co ona tutaj ma, w sensie co jej kupiłam. Może to nie są jakieś super rzeczy, ale wiecie, zawsze coś i myślę, że się ucieszy. I na samym początku dam jej to, a potem dam jej to i wiecie, będzie taki surprise. I tutaj odkleiłam cenę, ale jeszcze z tego nie odkleiłam, więc muszę to zrobić. Ale jest to taki pluszak, tutaj jest taki pompon, Martynka bardzo lubi pompony, taka kokardka oraz taki choker. I to jest Sincea, a to jest wszystko z Klersa. Chodź Martyna, bo mam prezent. Proszę. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, radości, miłości, przyjaciół. I pamiętasz, jak ci mówiłam, że kupiłam ci tylko jeden prezent? It's a prank, bro! Poczekaj, poczekaj, stop. Proszę. I teraz otwórz, bo nie miałam niestety żadnej ładnej torby, tam jest ta z tyłu, pomachaj. No dobra. Fajne. Może jakiś przytulas. Na koniec będzie. Mogę
Jest. Coś milutkiego. Ja nie patrzę. Aaaa! Ja to chciałam! No właśnie, dlatego ja się to kupiłam. Cieszysz się? Z tymi kupami! Tak. Uważaj, bo zamoczę bluzkę. No wiem, bo mam... Już zamoczyłam. Bo ja jestem w kostiumie i kostium jest mokry. Witam wszystkim, my właśnie idziemy na statek. No, gdzie? Płynąć. Na lunchu i jemy sobie arbuza, spaghetti, kurczaka, chleb sałatkę. I sałatkę. Tak. Olivia. You want the in-thing. Spin my girl, cause you're not open swing. Jiggle up your body, jiggle up your sin-thing. I'm going to the temple, you are running sin-thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. Good Lord. No, dla was to była sekunda, dla mnie to był cały dzień, ponieważ ostatni raz odzywałam się do was wczoraj na statku, jak byliśmy na Alanii, właśnie jak płynęliśmy bez statkiem, było super, mieliśmy właśnie tam kąpiel w pianie i mogliśmy skakać do morza, tylko że może było bez kapoku albo z kapokiem, ale no... Powiem wam, że ja skakałam z kapokiem, bo ja ogólnie trochę się bałam bez, ponieważ ja na żadne pływanie nie chodzę. Ja może nie tyle, co nie umiem pływać, bo potrafię pływać. Potrafię się unieść na wodzie i tak dalej, żeby po prostu się nie utopić. Ale tych różnych stylów nie znam, a poza tym miałam spaloną twarz od słońca. A woda taka w morzu, w Turcji, jest bardzo, bardzo słona, naprawdę. Jakbym całą twarz zamoczyła sobie w tej wodzie morskiej, to by była masakra, naprawdę, bo to tak piekło. Zamoczyłam sobie troszeczkę, delikatnie tą twarz, jak pluskałam wodą do góry, na filmiku też to było, to zamoczyłam sobie delikatnie i po prostu miałam wrażenie, że za chwilę mi wypali całą twarz, dlatego też założyłam ten kapok, bo w kapoku, wiadomo,
nie jest tak, jakbym miała skoczyć do wody bez i się po prostu zanurzyć cała, a w kopoku się unoszę na wodzie. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Rodzice poszli na bazarek, tam niedaleko naszego hotelu, a Martynka śpi. Co prawda mówię dosyć głośno, ale ona nadal się nie budzi, więc no śpi jak, nie wiem jak to się mówi, śpi jak suseł? Nie wiem jak to się mówi. I w ogóle nie powiedziałam wam, ale dzisiaj to był taki sztos, bo ja sobie idę tam na basenie, coś tam w ogóle wiadomo, wiadomo. I potem podchodzi do mnie jakaś dziewczynka i mówi: hej, to ty, Paluła? A ja takie: Jezus Maria, tak! I to było takie: o, kochane! I nawet pamiętam, to była Nadia, pozdrawiam Nadię i naprawdę to było bardzo miłe, że podeszłaś, bo w ogóle jaki zbieg okoliczności w Turcji się spotkać, to jeszcze znasz mój kanał, to było bardzo miłe. Ale nie, moi drodzy, to nie wszystko, bo potem, jakieś 10 minut później, podeszła do mnie kolejna dziewczynka i to była akurat Tatiana. Bardzo fajne imię, podoba mi się, chociaż Nadia też jest fajna. No, macie ogólnie fajne imiona. Właśnie Tatiana do mnie podeszła i też się zapytała, czy mam kanał na YouTube. W ogóle to było takie miłe, naprawdę dziękuję, że podeszliście, bo tak mi się na serduszku miło zrobiło, że jednak ktoś te filmiki ogląda i to jest fajne. No i chyba to wszystko, co chciałam powiedzieć takiego głównego. No, także do zobaczenia. Właśnie nie wiem, czy wam pokazywałam, ale jak byliśmy na statku, to zakupiłam sobie takie zdjęcie właśnie z ramką z Alani i to jestem ja z papugą. Wyglądam jak 7-latka, no ale pomijmy to. Es oro, te bari, es oro, te bari, es oro.